Super, udało mi się. Perfekt. Cała belka przejechana. Czyli równy gaz. Nie świrować z gazem. Znów go tylko zaakcentować delikatnie. I sam się wkula i sam przejedzie. Słuchajcie, bardzo ważna sprawa. Zaczniemy sobie od techniki pokonywania przeszkód. Naszym zadaniem jest nie skakanie przez przeszkody, tak? Bo chcemy się nauczyć od takich małych poprzez takie przeszkody, tak? Takie, wszystkie duże opony i tak dalej. Technika jest odmienna niż możecie sobie może na początku wyobrażać, prawda? Natomiast jaka jest teoria? Słuchajcie, motyw jest taki, że najczęściej przy pokonywaniu belek, na przykład w lesie, motyw jest taki, że podjeżdżacie sobie do przeszkody. Zazwyczaj każdy potrafi gdzieś tam troszeczkę podbić ten przód, prawda? Wjeżdżamy na przeszkodę z gazem i w tym momencie co jest? Czujemy takie pa, walnięcie w dupsko, prawda? Kto tak miał? Dokładnie. Najeżdżając z pełnym gazem, z otwartym gazem na przeszkodę, dzieją się takie rzeczy, ponieważ zawieszenie, tylne zawieszenie jest utwardzone, jeżeli łańcuch jest napięty, tak? A jeżeli my odkręcamy gazu, to łańcuch cały czas ciągnie, prawda? Jest ciągnięty, napędza to zębatkę i dzięki temu jest usztywnione zawieszenie, tak? Jeżeli wjedziemy z gazem, to wtedy przód jako taki nam zamortyzuje, a tył odbije się, jeżeli nie dociążymy sobie tutaj tyłu, prawda, nie potrafimy tego robić, a w większości jakby na tym poziomie basic właśnie nie potrafimy tego robić, mamy właśnie to takie walnięcie w tyłek, nie? Co zrobić, żeby przejechać w sposób taki właśnie endurance, czyli w taki, który nas w ogóle nie zmęczy, tak? Należy przede wszystkim skompresować zawieszenie, czyli dojeżdżamy sobie do przeszkody i naciskamy motocykl, chcemy jak najbardziej ścieśnić jakby tą tylną sprężynę, jak i przednią, prawda? Czyli podjeżdżamy tutaj, nie dusimy go rękoma, bo to jest ciężki sprzęt, prawda? Tylko dusimy go nogami. Hop! Jechać z tej strony w takim razie. Naciskamy go, żeby obydwa zawieszenia przednie, jak i tylne się skompresowało. W tym momencie, to jest przed przeszkodą, w tym momencie, kiedy jesteśmy już tutaj, odkręcamy gaz, tak? Ale jest to krótkie odkręcenie gazu. To nie ma być ła, tak? To ma być a. Ok? Krótkie odkręcenie gazu. Co się wtedy dzieje? Motor nam się unosi, tak? Czyli przednie zawieszenie się dodatkowo wyciąga, a że było dociążone, prawda? Czyli była ściśnięta ta sprężyna. Jeżeli my odkręcimy gaz, to ona się nagle wyciąga, jest dłuższa niż normalnie jak siedzimy na motorze, tak? No bo jak usiądziemy na motorze, no to ona leciutko się, powiedzmy, kompresuje już teraz, nie? I w momencie, kiedy odkręcamy właśnie tego gazu, to ona nam wydłuża się ten widelec i dzięki temu odciążone przednie koło połyka nam dosłownie przeszkodę, czyli po prostu i z powrotem tutaj wraca jakby na ziemię, tak? Czyli praktycznie biorąc nie mamy żadnego takiego uderzenia, jakbyśmy normalnie jechali, nie wykonując żadnego ruchu, prawda? Musielibyśmy się zderzyć z przeszkodą, więc mamy pewne uderzenie dostajemy, tak? A tutaj odkręcając mamy wyciągnięte te teleskopy i ono nam tutaj połyka ten przód. To jest proste, tak? Natomiast co dalej? Wjeżdżając tylnym kołem, czyli wracamy jeszcze raz tutaj, dodajemy gazu po kompresji, tak? Czyli mamy niskie jakby zawieszenie skompresowane, dodajemy gazu, tak? Od razu zamykamy gaz. Przód nam przejeżdża, połyka nam tą przeszkodę, opiera się już tutaj i tylne zawieszenie, kiedy mamy zamknięty gaz, tak, kiedy jest luźny łańcuch, zawieszenie tylne nam może ładnie pracować i dzięki temu kładzie nam się tutaj na przeszkodzie i przejeżdża po przeszkodzie, jak turla się, przykleja się jak taka gąsienica, tak, czyli normalnie przejeżdża tutaj bez niczego, bez żadnego uderzenia. Ono normalnie tylne zawieszenie pracuje elegancko i nam wybiera tutaj tą przeszkodę, tak? My mamy to przejechać tak, jakbyśmy chcieli zachować obydwa koła, żeby miały trakcję, tak? Nie ma być to podjeżdżanie, nie ma być tutaj strzelanie, prawda, i wejście na unoszenie przodu, tylko mamy zachować cały czas trakcję obydwu kół. Pokażę, jak to wygląda w takim razie. Ja będę tam Was zatrzymywać, ewentualnie jak będę miał jakieś uwagi, tak, i będę Wam mówić, co tam należy zrobić. Tutaj podjeżdżacie, normalnie zakręcacie już, dobra? Uwaga, pokazuję. Co, nie mógł wytrzymać? Słuchajcie. Było to widać? Widzieliście, o co chodzi? Widzieliście, że to nie jest wyskok, tylko to jest duszenie tylko i lekkie dodanie gazu, przejechanie jakby bez żadnego, zobaczcie, wysiłku, tak? To nie są żadne skoki tutaj, ja tutaj nic nie ciągnę kierownicy, ja po prostu robię tylko coś takiego, dodaję gazu i przejeżdżam, tak? Ma być maksymalne oszczędzanie energii. Ta technika też jest przydatna, za chwileczkę sobie będziemy jakby utrudniać to wszystko. Ona jest bardzo przydatna właśnie przy pokonywaniu belek śliskich, takich jak mamy dzisiaj właśnie po deszczu, gdzie podjeżdżamy na przykład właśnie do przeszkody i nie możemy jej pokonać dokładnie pod kątem, zaatakować ją pod kątem 90 stopni, tak? Tylko jest na przykład właśnie po skosie 45 stopni. To są bardzo ciężkie właśnie przeszkody, kiedy są też śliskie, tak? Gdzieś tam omszone, czy śliskie właśnie po deszczu, czy gdzieś tam w takim jakimś mokrym dole. Wjeżdżamy, prawda? Przód przerzucamy, wjeżdżamy i w tym momencie jest odkręcenie gazu i dupa nam idzie bokiem, tak? Zarzuca nas. Znacie to, prawda? Tutaj w tym momencie, jeżeli zrobimy właśnie tą kompresję, dodanie gazu i zamknięcie gazu, wtedy nam koło ładnie idzie sobie, nie ślizgając się, tylko przykleja się de facto do tej przeszkody i pokonuje ją, tak? Bez uślizgu. Jak wjedziemy z gazem, wtedy zawsze nam będzie mielić i nie będziemy mogli przejechać tej przeszkody, będziemy musieli się cofać, tracić na to czas. Ok? Dobra, proszę bardzo, w takim razie robimy kółko tutaj. Dobra, teraz ja. Słuchajcie, moi drodzy, pamiętajcie o tym, to nie są skoki, tak? To ma być krótkie dodanie gazu. Wcześniej jest kompresja. Kompresję to nie ma być tak, że wy macie ciągnąć ten motor. To nie jest rower. To nie jest rower. to waży ponad 100 kg, to wczoraj wam mówiłem o tym, tak? To nie ma być siłownia i dźwiganie motoru, prawda? Bo zrobimy 10 takich tych i możemy jechać już do chaty, tak? Koniec zawodów, bo mamy zrobione po prostu 3,5 tony podnieśliśmy. Dziękuję, do widzenia. Nie? Moi drodzy, to wykonywać tą robotę ma za nas zawieszenie i gaz, tak? Nie ciągniemy tutaj kierownicy, tylko gaz ma nam to zrobić, tak? A my tylko jedyne co robimy tutaj za ruch, to jest tylko wciśnięcie go w ten sposób, tak? Tylko go wciskamy, tak? Jedziemy, 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 wciskamy, odkręcamy gaz i domykamy. Nic więcej, zobaczcie. Ło. Wszystko na samym mecie, oba ruchy. Tak, ło. Powiedz mi, przednie koło ma spaść za belką razu. Ono nie ma spaść. Ona ma przejechać przez belkę. Ono ma przejechać przez belkę. Ty masz generalnie, nie masz się skupiać na tym, żeby go podnosić, tak? Tutaj. Bo nie masz tu wejść na jedno koło, tylko ty masz zrobić taki ruch. Ła. A motor ma sam przejechać po prostu. To jest tak, jakbyś wziął tutaj taki resoraczek i zrobił go tak. Pchnął go, nie? I on ma sam tym zawieszeniem sobie zrobić to, tak? Ty nic nie masz robić, nie masz poprawiać gazem, nie masz wchodzić, kurde, to nie jest Erzbech Rodeo, ani kurde, jakaś nie wiadomo jaka rura. Ja myślałem, że to Red Bull Romaniak. No właśnie, właśnie. Nie, to nie te zawody. Nie? Ja pierniczę. No. Na jesień zapraszamy na zawody Tytan tutaj, na tym miejscu. Dla prawdziwych Tytanów. Ale to trzeba nauczyć jeździć jeszcze. Zapraszamy. A przyjadę. Właśnie to robimy. Słuchajcie, krótka sprawa, tak? Za chwileczkę wam będę dokładać przeszkód, za chwileczkę dołożymy belki i się wyprujecie, tak? Nie ma być żadnego podnoszenia koła, ani nic takiego. Koła mają być maksymalnie na ziemi, tak? One jadą, my wduszamy ten motocykl, cały czas koła są na ziemi, tak? Dodajemy gazu, cały czas koła są na ziemi, tak? Tylko motor się podnosi jakby, w sensie motor wyciąga się przednie zawieszenie, ale cały czas przednie koło jedzie tutaj, tak? I ono na wyciągniętym tym zawieszeniu wykonuje pracę, tak? Bo wchodzi tutaj, normalnie oplata tą przeszkodę, prawda? Idzie na tym zawieszeniu właśnie, pracuje sobie, ugina się laga i za chwileczkę za tym sprężyna z powrotem wypychamy, też dopychamy jakby, bo dodaliśmy gazu, prawda? No nie, cały czas nie jedziemy tak, prawda? Tylko to jest właśnie krótkie dodanie gazu, więc motor, koła są cały czas na glebie, nie? Motor wykonuje coś takiego, tak? Coś takiego, nie? Dodajecie gazu i on przejeżdża przez tą przeszkodę. Tu jest przeszkoda, nie? Nie? Musi być mięciutkie zawieszenie z tyłu, więc musi być od razu zamknięcie gazu, tak? Rozpędzamy się tutaj, nie tu, nie? Tu ma być i on sam przejeżdża, sam, bez niczej pomocy. Tylko tutaj go popychacie i zostawiacie go i czekacie tutaj, tak naprawdę sobie możecie wypić kawę po drodze, nie? Dobra. Jedziemy w takim razie, będę pokazywać, będę dodawać wam przeszkód, jeździmy w kółko, w takim razie pokazuję o co chodzi, proszę nie skakać przez przeszkody, tylko jedziemy elegancko. Słuchajcie, robiliśmy tutaj jedną rzecz, tak? Dodaliśmy drugą rzecz, tak? Robimy to z tą samą techniką. Dodajemy kolejną rzecz, robimy to z tą samą techniką. Więc dlaczego, jeżeli wam pokazuję tam, to zaczynacie, kurde, skakać jak Adam Małysz? Robimy? Wszystko macie robić tak, jak wam powiedziałem, tak? Maksymalna trakcja dwóch kół, tak? One mają się przetoczyć przez przeszkodę. Ta sama technika. Nie myślcie o tym, że tu jest górka, prawda? Wyobraźcie sobie, że bierzecie i skaczecie sobie, tak? A na dole nie wiecie, co tam jest grane. Może tam jest 3 metry w dół po prostu i zaostrzone kije. Albo wasz kolega leży, nie? Nie ma skakania przez przeszkody, tak? Mamy przejechać elegancko, jak prima ballerina, ale mamy to zrobić skutecznie, ładnie i zachowując energię, tak? A nie skoki takie właśnie, jak tutaj koledzy reprezentowali. Podjeżdżamy. Oczywiście musimy mieć troszeczkę większą prędkość, żeby nie zatrzymać się tutaj na górce, żeby nas nie zdławiło, tak? Ale podjeżdżamy normalnie tutaj. Jest to samo, jest kompresja, dodanie gazu, tak? Strzał z gazu, czyli ło, tak? I od razu zamykamy. Motor sobie tutaj przyjedzie przednie koło, tak? I tą energią, którą mamy tutaj, którą mu nadaliśmy przed przeszkodą, na zamkniętym gazie przejeżdżamy, turlając to koło, tak? A nie wybijając się i lecąc, kurde, do nieba, tak? Tu ma być normalnie kompresja, dodanie gazu, przejeżdżamy, motor ma się kulnąć. W zupełności nadacie tutaj tyle energii motorowi, że on się przeturla, tak? Też się wydawało, że jadąc przez przeszkodę, tak? To on nie przejedzie, tak? Trzeba mu tam dać tyle, kurwa, gazu, jeszcze wyskoczyć najlepiej i zamielić jeszcze na belce, tak? Nie! Macie nauczyć się precyzyjnie dodawać gazu, tak? Tu ma być tylko ło, zamknięcie i motor ma się wam przekulać, tak? Proszę bardzo, jedziemy. A to... przy tym czterosuwie weź jeszcze, jak będziesz tutaj u góry, to naciśnij mu jeszcze sprzęgło w takim razie, bo on też będzie tak, że będziesz jechać i będzie ci czkać właśnie, nie? Że o, nie? Więc jak jesteś tutaj u góry, naciśnij dosłownie sprzęgło, czy nawet jak będziesz lądować, naciśnij dosłownie sprzęgło i puść, to wtedy wiesz, dostanie tak, że się jakby rozpędzi i wtedy wiesz, strzelisz mu tak, jakbyś z górki go odpalał, nie? Także ono się nie przytka, a nawet jeżeli się lekko przytka, to już to dalej go odpalisz i pojedziesz, nie? Dobra. Poprawiłeś już gazem, nie? Jak już byłeś tutaj, już tył był normalnie, zaczął się opadać jakby i tylne koło dotknęło właśnie przeszkody, wtedy dodałeś gazu i ono spaliło laka, nie? Ogólnie przeszło, nie? Jakby nie ten, ale trzeba było po prostu jeszcze zaczekać i on by się przekulał, nie? Po prostu ta opona ma zrobić to, nie? Tak, nie? A nie ma być zrobić tego, nie? Okej. Okay. Wiesz o co chodzi? No nie ma się ślizgać na tym, tylko ono ma się przykleić normalnie jako silnica, pójść dalej. Dobra. Dobra. Właśnie o to chodzi. Macie leciutko, bez żadnego właśnie spinania się, przejechać to. Na luzie, tak? Jak będziemy mieli 40 takich jeden po drugim, spompujecie się od razu, tak? Wyskoczyć, tak, tu, o, tak? Szarpiemy się z motorem. Nie! Mamy jechać i pach, 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 pach. Motor ma sobie sam jechać normalnie i przejeżdżać to, a my mamy sobie normalnie tylko o. Coś takiego, nie? A nie, tak? Słuchajcie, kolejna ważna rzecz, tak jak w zakrętach, tak? Patrzymy za zakręt, tak? Tutaj patrzymy za przeszkodę. jeżeli będziemy jechali, będziemy się skupiali na przeszkodzie, tak? Czyli będziemy jechali i zamiast patrzeć dalej, tak? No to jest tutaj, będziemy patrzyli tu, najprawdopodobniej się gdzieś zatrzymamy, a nawet jeżeli uda nam się przejechać, to zaskoczy nas kolejna rzecz, tak? Czy to będzie zakręt, czy to będzie kolejna przeszkoda, czy to będzie kolega leżący nam przed, może się wywrócić na przeszkodę, tak? Jedziemy i obserwujemy, co jest dalej, tak? Jeżeli się skupimy tutaj, pamiętajcie, tak? Jechaliśmy tu, patrzyliśmy od koła, ciężko się jechało, tak? Jeżeli patrzymy dalej, nagle zaczyna to nam wychodzić, tak? Tutaj tak samo, patrzymy jakby za, skupiamy się, wizualizujemy sobie właśnie przejazd przez tą przeszkodę i już się zastanawiamy, co dalej mamy zrobić, tak? A nie tutaj. Tu 90% jest pewne, że się zatrzymamy, ok? Proszę bardzo, jedziemy. Ajajaj. Zobacz, tu kurwa schodki ci postawiłem. Przez oponę? Postawiłem ci schodki, a ty tu napierdalasz. Sorry. Weź kurwa odpocznij. Aha. Czemu napierdalasz to pod kątem? No normalnie, nie? Wiesz, to jest ciężko, nie? No chciałem utrudnić. No, zajebiście. Dobra. Przerwę? Ostatnio na jego góry napisz się wrócił. Ha! Poszło. Dobrze? I w samej prędkości nie musi być, nie? Mówię, w samej prędkości nie musi być. Tak, 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 no. No. Byle na wprost. Dawaj, 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 gaz! No kurwa, będzie enduro. O kurde. Ja już raz spróbowałem bez tego. Polecaj tam, ale tam jest taki... Jest fajny. Po spirze. Jest fajny ten gór. Czyli co, cały czas trenować, kompresję znów. Kompresja, dodanie gazu. Cały czas, dodanie gazu, zamknięcie. Do usrania.